Google nie zawsze udziela odpowiedzi na wszystkie pytania. Czasami chcesz mieć kogoś, kto udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania i zmodeluje każdą sytuację, o której myśli twój mózg. W tym filmie będę takim człowiekiem, który da odpowiedź na pytanie, jakby dziwnie to pytanie nie brzmiało. Weźmij odpisz albo odpowiedź w filmie. Co gdyby człowiek był wielkości galaktyki i na jego myślenie miałby 2 metry wysokości i miałby przebiec 300 metrów, czyli 150 galaktyk? To zrobiłby to w takim samym czasie jak my, czyli około 4 minuty. Czy czas by biegł inaczej w jego przypadku? No weź odpowiedź. Poważnie podejdę do tego pytania i zmodeluję człowieka wielkości galaktyki, który zaczął biec. Czy pokonałby on prędkość światła? Ponieważ, jak rozumiem, pytanie zostało zadane w celu oszukiwania praw fizyki i wynalezienia hipotetycznej sytuacji, w której coś pokonuje prędkość światła. Aby odpowiedzieć na to pytanie, ale nie być tym, który odpowiada na wszystko z głowy, to obliczyłem niektóre parametry. Nie będę omawiać to szczegółowo, skupię się na wynikach. Aby powiększyć człowieka do rozmiarów np. naszej galaktyki, to najlepiej użyć objętość. Znamy masę galaktyki, znamy średnią gęstość galaktyki, obliczamy objętość. Teraz bierzemy średnią gęstość ludzkiego ciała. Ona jest mniej więcej jak woda, 1000 kg na metr sześcienny. Teraz można obliczyć, ile waży człowiek wielkości galaktyki droga mleczna, a mianowicie 3 pomnożone przez 10 do potęgi 66. I to nie po prostu bardzo dużo. To w biliony razy więcej masy obserwowalnego wszechświata. Dlaczego człowiek wielkości galaktyki waży tak dużo? Może jakiś błąd? Sprawa tu w naszej intuicji i logice. Jesteśmy przyzwyczajone do takich zdjęć i porównywania wszystkiego z nimi, ale w rzeczywistości odległości są tak duże, a gęstość jest tak mała, że prawie cała przestrzeń we wszechświecie jest pustą. Dlatego człowiek wielkości galaktyki waży znacznie więcej niż cały wszechświat. O wiele więcej. A teraz co się stanie z takim człowiekiem? Jak wiemy, duże obiekty we wszechświecie mają zwykle kształt kulisty z powodu wpływu grawitacji. Człowiek zacznie kolapsować też w kulisty kształt, pod własną masą i zamienia się w czarną dziurę. Dokładnie jak to wygląda i jak szybko to się stanie, nie powiem. Należy tu użyć równania teorii względności, jakieś tenzory Riemanna, nie jestem tutaj ekspertem, ale myślę, że środek masy tego człowieka szybko kolapsuje w czarną dziurę, która następnie zacznie rosnąć bardzo szybko i pochłonie wszystko, co pozostanie od człowieka. Obliczyłem promień Schwarzschilda takiej czarnej dziury z człowieka. Masa jest kolosalna. Wówczas promień takiej czarnej dziury wyniesie prawie kwadrylion lat świetlnych. Jest znacznie większy niż promień obserwowalnego wszechświata. Na tyle jest duża masa takiego człowieka. Zabawne jest to, że nie poczułbyś niczego, gdybyś wpadł poza horyzont zdarzeń takiej czarnej dziury. Nie zostałbyś rozerwany i rozciągnięty, ponieważ siły pływowe, czyli grawitacja, słabnie wraz z kwadratem odległości od środka masy. Więc im większa czarna dziura, tym słabsze jest jej przyciąganie, gdy jesteś na horyzoncie zdarzeń. Ale oczywiście wielu nie będzie zadowolonych z takich odpowiedzi. Wyobraźmy sobie, że człowiek nie zamienił się w czarną dziurę, że będzie żył. Czy może teraz pobiec z prędkością światła? Powiedzmy, że ma na co nadepnąć i postanawia biec. Kiedy my decydujemy to zrobić, wtedy wysyłamy impuls elektryczny do nerwów nóg, które przekazują sygnał dalej, do mięśni. Sygnał ten porusza się przez ciało z prędkością około 100 metrów na sekundę. Dla proporcjonalności bierzemy połowę średnicy galaktyki. Jest to przybliżenie proporcjonalne do odległości od głowy do nóg. Okazuje się, że taki sygnał elektryczny, który uruchamia nogi, będzie szedł do nich około 126 miliardów lat. To prawie 10 razy więcej niż wiek wszechświata. I to bez uwzględnienia pracy mięśni, ruchu nóg i wiele innego. Wyobraźmy sobie, że jakoś poradziliśmy sobie z tym problemem. Co teraz? Teraz wyobraź sobie, że on stoi na dużej sprężynie, która natychmiast go odepchnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że całe ciało odpycha się natychmiast, ale w skali wielkości galaktyki wszystko stanie się inaczej. Najpierw impuls zostanie przekazany do nóg. Fala impulsowa najpierw podniesie nogi, dalej wszystko po kolei i tylko wtedy, gdy ta fala osiągnie głowy, tylko wtedy głowa zacznie się podnosić. Podobna fala impulsowa porusza się z prędkością dźwięku w ośrodku, w którym się porusza. Wiedząc o tym, można łatwo obliczyć czas od początku ruchu nóg, aż czubek głowy zacznie się poruszać, jeśli przyjmiesz średnicę galaktyki jako wysokość osoby, a mianowicie 100 tysięcy lat świetlnych. Okazuje się, że nawet jeśli stopa z samej podeszwy odepchnie się, zacznie biec, to głowa zacznie się poruszać dopiero prawie po 200 miliardach lat. Krótko mówiąc, jak widzisz,
Niestety nie można zrealizować twojego pomysłu w żaden sposób. Przepraszam, ale nikt nie anulował praw fizyki. Jeśli miałeś na myśli dilatację czasu, to twój czas lub czas takiego człowieka zawsze płynie normalnie. Gdziekolwiek jesteś i bez względu na to, jak szybko się poruszasz. Czas może płynąć inaczej tylko dla dwóch układów odniesienia. To znaczy na przykład dla ciebie i dla twojego brata, który bardzo szybko leci lub znajduje się w pobliżu czarnej dziury, gdzie efekty dilatacji czasu są zauważalne. Ale dla ciebie czas zawsze idzie normalnie. Często w komentarzach piszą, że pokonanie prędkości światła jest proste. Wystarczy poruszać się na rakiecie z prędkością, na przykład o połowie mniejszą niż prędkość światła, i włączyć reflektory, a światło z nich przekroczy prędkość światła. Cóż, są dwa wzory, które dają na to odpowiedź, ale jeszcze nie wymyśliłem, jak to zwizualizować i jak wyjaśnić, co się stanie, aby to zrozumieli, jeśli nie wszyscy, to jak najwięcej osób. Ale może kiedyś to zrobię. Poproszę również, abyś nie wyśmiewał człowieka, który zadał to pytanie. Spytaj się lepiej w komentarzach o coś, czego nie można znaleźć w Google. Może ktoś da ci odpowiedź. Powodzenia plus do widzenia.